Przez 9 kolejek Wiktoria 1918 Jaworzno szła łeb w łeb z Arką Babice. Obydwa zespoły musiały czekać na czyjeś potknięcie, aby samodzielnie objąć prowadzenie w szanowskiej A-klasie. I to w końcu przytrafiło się zawodnikom z Babic, którzy zremisowali 2-2 z MZKS Alvernia. Tę sytuację wykorzystali biało-zieloni. Niedzielne spotkanie z Fablokiem było nie tylko ciekawym sportowym widowiskiem, ale pierwszym od 16 lat meczem z tą drużyną o punkty. A jak wiadomo, kibice obydwu drużyn pałają do siebie sympatią. 6 maja 2000 roku na krakowskiej Fablok przegrał 3-0. Mecz rozpoczął się dosyć niespodziewanie, bo w 34 minucie prowadzenie gościom dał Rafał Sząszcz. 7 minut później do remisu doprowadził Bartłomiej Kędzierski. Do przerwy utrzymał się remis 1-1. W szatni trener Tomasz Kijewski najwyraźniej musiał mocno zmobilizować piłkarzy Wici, bo w drugiej odsłonie Jaworznianie urodzili sobie prawdziwą strzelaninę. Już w 54 minucie drogę do bramki rywali znalazł Łukasz Gębala, a 4 minuty później trzecią bramkę dołożył Mariusz Suwaj. W 62 minucie swojego drugiego gola w tym meczu zdobył Bartłomiej Kędzierski. W końcówce biało-zieloni ukończyli rywali jeszcze dwukrotnie. Najpierw w 81 minucie na 5-1 podwyższył Sebastian Ciupek, a w 85 minucie wynik spotkania na 6-1 ustalił Arkadiusz Seweryn. Do końca rundy jesiennej pozostały już tylko 3 kolejki. W następnej Wiktoria zagra na wyjeździe z 8 w tabeli Wisłą Jankowice.